Oto patroni honorowi Mystery TV. Dziękuję Wam za to, że swoim wsparciem przyczyniacie się do rozwoju kanału. W szóstej edycji Creepy Wyzwania każdy autor z puli obrazków wylosował jeden, do którego musiał napisać własną, straszną historię. Kolejność publikowania opowiadań również została ustalona w drodze losowania. Zapraszam do wysłuchania opowiadania mojego autorstwa pod tytułem Bogus. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Maj 2002 rok. 13-letnia Małgosia Kaczyńska, uczennica pierwszej klasy gimnazjum nr 2 w Białymstoku, wraz z czteroosobową grupą uczniów wyjeżdża na wycieczkę do Mazurskiego Ośrodka Wypoczynkowego w Giżycku. W autokarze siedzi sama. Wsparta o szybę szkolnego autobusu, trzyma w rękach czasopismo Historie Paranormalne, numer 5. Już w autokarze zostaje zaczepiona przez jedną z koleżanek, która wyrwała jej czasopismo, a następnie wraz z kilkoma innymi dziewczynkami z klasy Małgosi śmieje się z tytułu czasopisma i zamieszczonych w nim artykułów. Padają zdania takie jak: co tam czytasz, wariatko? Jakaś chora gazetka, tak jak twój mózg. Chcesz wywoływać duchy? Nie dziwota, że jest taka kopnięta, skoro czyta takie bzdury. Grupa dziewczyn zajmowała tylną część pojazdu, dlatego żaden z opiekunów nie słyszał, co się dzieje, a także nie zwrócił uwagi na całą sytuację. Z relacji pozostałych dzieci wynika, że Małgosia nie wydawała się w żadną dyskusję z dziewczętami. Bez żadnej reakcji siedziała na swoim miejscu, co tylko potęgowało prześmiewcze głosy jej rówieśniczek. Uczniowie spali w namiotach jedno-, dwu- i trzyosobowych. Wiemy, że Małgosia miała pojedynczy namiot, który otrzymała od swoich rodziców. Pierwszej nocy grupa nieznanych nastolatków podrzuciła do namiotu Małgosi martwego wróbla. Dziewczynka zgłosiła ten fakt wychowawczyni, która na zebraniu następnego poranka stanowczo poprosiła winnych o przyznanie, a także zaznaczyła, że gdy pojawią się podobne wybryki, obóz zostanie zakończony. Oczywiście winni się nie przyznali, lecz Małgosia doskonale wiedziała, kto stoi za tym paskudnym żartem. Nie tylko Małgosia, ale spora część pozostałych uczniów domyślała się, że za kulisami tego makabrycznego wybryku stoją cztery uczennice klasy pierwszej: Amelia Wargecka, Zofia Jastrzębska, Paulina Wójtowicz i Karolina Szczęsna. To właśnie te dziewczęta dokuczały Małgosi w drodze na obóz, a jak wynika z późniejszych zeznań, były również odpowiedzialne za liczne ataki fizyczne, psychiczne i emocjonalne w okresie trwania całego roku szkolnego. Małgosia nigdy nie zgłaszała żadnych niepokojących sygnałów do szkolnego psychologa, pedagoga, wychowawcy, dyrekcji, a nawet rodziców. Rówieśnicy, którzy byli świadkami przeróżnych incydentów, najwyraźniej woleli zachować wszystko w sekrecie. Być może z obawy przed zemstą ze strony czterech napastniczek. Kolejnej nocy Małgosia została zaatakowana w drodze pod prysznic. Cztery nastolatki, które zaszły drogę dziewczynce, zabrały jej ręcznik, mydło, szczoteczkę do zębów, a następnie wyrzuciły akcesoria do pobliskiego kontenera na śmieci. Małgosia z płaczem wróciła do namiotu, w którym spędziła wieczór i całą noc. Nad ranem
Grupę obudziły syreny policyjnych radiowozów, płacz opiekunek i krzyki innych uczniów. Na terenie ośrodka znaleziono zwłoki 4 nastolatek. Były to wspomniane wcześniej Amelia Wargecka, Zofia Jastrzębska, Paulina Wójtowicz i Karolina Szczęsna. Dziewczęta zostały zamordowane we własnych namiotach. Napastnik okaleczył ciała w ten sam sposób. Najpierw pozbawił ofiary gałek ocznych, a następnie rozcinał kąciki ust. Podczas przeszukania policja ujawniła zakrwawiony nóż w namiocie Małgosi Kaczyńskiej. Dziewczynka została zatrzymana pod zarzutem morderstwa 4 swoich koleżanek. W kolejnych etapach śledztwa policja ustalała coraz to nowe fakty. Na jaw wyszło, że Małgosia przez wiele miesięcy była ofiarą przemocy fizycznej i psychicznej ze strony rówieśniczek. Podejrzana o morderstwa nie przyznała się do winy. Podczas rozmów z psychologami wyjawiła, że w drodze na obóz przeczytała artykuł o Bogusie, duchu, który miał być patronem ofiar przemocy. Po sprawdzeniu okazało się, że wspomniany artykuł pochodził z magazynu Historie Paranormalne, numer 5. Autor artykułu opisuje w nim przypadek zabójstwa 3 chłopców, do którego doszło latem 1991 roku w Łomży. Podejrzany, 10-letni Michał stwierdził, że za morderstwa odpowiada Bogus, którego przywołał w specjalnych modlitwach. Podobną linię obrony przyjęła Małgosia. Przyznała, że w noc zabójstw modliła się w swoim namiocie do Bogusa, tajemniczego ducha o szerokim uśmiechu i pozbawionego oczu. Modliła się o spokój i karę dla swoich oprawczyń. Nie potrafiła jednak wytłumaczyć, skąd w jej namiocie znalazł się zakrwawiony nóż, którym dokonano 4 morderstw. Psycholog orzekł, że Małgosia nie była świadoma popełnionych zbrodni. Był to najprawdopodobniej szok, a także efekt wielomiesięcznych tortur psychicznych i fizycznych ze strony rówieśniczek. Została skierowana na leczenie w zamkniętym ośrodku. Ta zbrodnia zdecydowanie... A co tam słuchasz, debilko? Lipiec 2019 roku. Nie twoja sprawa. Odparła Milena Wilczyńska, uczennica pierwszej klasy technikum w Grudziądzu. O, patrzcie, jaka twarda! Warknęła Julia Dębek, dziewczyna z klasy Mileny. Kryminatorium! Ja pierdolę, od tych posranych historii sama w końcu kogoś zajebiesz. Ty, a może już kogoś zajebałaś, co? Wtrąciła Ola Baranowska, zaglądając przez drugie ramię Mileny. Nie, dziewczyny, tutaj chyba o co innego chodzi. Marcin ją kręci, co? Oburzyła się Milena. O, czyli chyba miałaś rację. Patrz, jak nam się obruszyła. Pewnie śni ci się po nocach, co? Pewnie zanim pójdzie spać, wyobraża sobie, jak odkrywa z nim kolejne akta tajemnic. I przy okazji odkrywa swoje tajemnice. Akta między nogami. Tajemnicze z archiwum X, do którego nikt nigdy nie zaglądał. Tak, Marcinie? Zamknij mordę! Jaka wyszczekana. Mordę? Słuchaj sobie tych historyjek i rozkoszuj się odrobiną spokoju. Bo jak tylko dojedziemy na miejsce, możesz być pewna, że nieprędko sobie posłuchasz. Julia, Ola i Magda opadły na swoje siedzenia tuż za fotelem Mileny. Ta, powstrzymując napływające do oczu łzy, włożyła słuchawki i wznowiła podcast. Nim Marcin wypowiedział kolejne słowa, otrzymała SMS-a od mamy. Jak podróż, skarbie? W porządku, odpisała. Pamiętaj, pisz do mnie codziennie. No i udanego wypoczynku z koleżankami. Kocham cię. Pa. Ja ciebie też. Pa. Poczuła, jak ogarnia ją bezsilność. Cały rok szkolny był dla niej niczym koszmar. Cała ta szkoła, klasa, ludzie. Właściwie to ludzie byli w porządku, poza tymi 3 dziwkami, które od września nie dają jej spokoju. Idąc do szkoły, modliła się, aby przypadkiem dziś się do niej nie przypieprzyły. Aby czegoś nie chciały. Aby tym razem za kozła ofiarnego wybrały sobie kogoś innego.
zatrzymała się na uboczu. Na przerwach uciekała do biblioteki, aby tylko nie trafić na dziewczynę. Nazwała je gangiem świrusek. Czasami trafiała na nie w toalecie. Wtedy wyrywały jej torbę. Wyrzucały wszystko na podłogę. Raz przypaliły jej dłoń papierosem. Przyklejali jej jakieś karteczki na plecy. Wrzucali śmieci do torby na lekcjach. Kilka razy zdarzyło się też, że czekały na nią w drodze powrotnej ze szkoły. Wtedy leciały po całości. Przewracały ją na ziemię. Kopały w brzuch, po nogach. Układały ją swoimi torebkami. A nawet pluły na nią. Wracała do domu z płaczem, biegnąc prosto do swojego pokoju, aby tylko nie zdradzić mamie, że coś jest nie tak. Zastanawiacie się pewnie, dlaczego? Dlaczego nie powiedziała nauczycielom, pedagogom, rodzicom? Po prostu bała się. Bała się, że jej problem zostanie zignorowany. Że usłyszy: nie przejmuj się zbytnio. Przez takie zaczepki przechodzi każdy. To normalne w tym wieku. Nie daj im się i bądź twarda. Pokaż, że nie jesteś popychadłem, a na pewno szybko odpuszczą. Właśnie takich reakcji się obawiała. Obawiała się, że zamiast pomocy otrzyma tylko litanie nic nieznaczących frazesów, którymi można ewentualnie podetrzeć sobie dupę. Dlatego wolała znosić to w samotności, płakać w poduszkę, iść z duszą na ramieniu do szkoły i dziękować Bogu za każdy dzień, w którym konfrontacja z gangiem świrusek nie miała miejsca. Nie chciała jechać na obóz. Obawiała się, że będzie to tylko 7 dni koszmaru, gnębienia i wyśmiewania jej. Gdy usłyszała, że 3 dziewczyny z gangu nie jadą na obóz ze względu na złe oceny i zachowanie, odetchnęła z ulgą. Zapisała się, wpłaciła pieniądze i z radością wyczekiwała dnia wyjazdu. A gdy ten przyszedł, niczym naładowana pozytywną energią, pobiegła z walizką na miejsce zbiórki. I tam czekał na nią pierwszy cios. Julia, Ola i Magda stały z pozostałymi, z przewieszonymi przez ramię torbami, żujące gumy i śmiejące się szyderczo. Rodzice jakimś cudem ubłagali wychowawczynie, aby ich wspaniałe, kochane i zdolne córeczki mogły pojechać na obóz. Przecież to jest poznawanie świata. Nauka przez rekreację, sport i zwiedzanie. No jak tak można, że dzieciom zabrania się wyjazdu na szkolny obóz do chuja karmazyna? Przecież one muszą jechać. No i pojechały. Od razu usiadły za Mileną i rozpoczęły swój koncert przypieprzania się. Milena miała szczerą nadzieję, że szybko im się znudzi i znajdą sobie inne zajęcie. Picie, palenie, ruchanie po kątach z miejscowymi chłopaczkami. Chciała głęboko wierzyć w to, że dadzą jej spokój i gnębienie jej nie stanie się ich głównym zajęciem podczas całej wycieczki. Po kolejnych 10 minutach autokar w końcu dotarł do celu. Zatrzymali się przed bramą wjazdową na teren ośrodka wypoczynkowego. Proszę, zjeby przodem, powiedziała Ola, przepuszczając Milenę przodem. Gdy dziewczyna wyszła z fotela na wąski tunel prowadzący do środkowych drzwi, wiedziała, że za chwilę coś się wydarzy. I miała rację. Już po zrobieniu pierwszego kroku poczuła kopnięcie w kostkę. Straciła równowagę i niczym kłoda runęła w wąskim przejściu, w ostatniej chwili osłaniając twarz dłońmi przed uderzeniem w plastikowy podłokietnik. Ojej! Uważaj, jak chodzisz z dziro, szepnęła nachylająca się nad nią Magda, a następnie chwyciła ją za ramiona z całych sił, ciągnąc do góry. Co tam się dzieje? Odezwała się podstarzała nauczycielka biologii, której brakowało 2 lat do emerytury. Nic, nic, córeczko, Milenka nam się potknęła. No, to uważajcie trochę.
Mamy was pilnować, aby nic wam się nie stało, a wy połamiecie się jeszcze w autobusie. No idź, debilko. Syknęła Julia i pchnęła Milenę w kierunku drzwi. Dziewczyna szybkim krokiem zeszła po schodkach i odruchowo ruszyła w stronę stojących nieopodal nauczycielek. Nie chciała się skarżyć, ale po prostu czuła się przy nich odrobinę bezpieczniej. No dobra, zaczęła nauczycielka. To jest nasze pole namiotowe. Możecie rozbijać się w dowolnym miejscu, blisko siebie. Nie rozbijamy się w pobliżu jeziora i miejsca na ognisko. Pamiętajcie też, że o 20:00 brama główna zostaje zamknięta i nie ma łażenia Bóg wie gdzie. Pod żadnym pozorem nie wchodzimy do jeziora bez wcześniejszego pozwolenia opiekuna. No i nie muszę chyba dodawać, że spożywanie jakiegokolwiek alkoholu, palenie papierosów, e-papierosów czy innego świństwa jest kategorycznie zabronione. Gdy tylko przyłapiemy kogoś na takich rozrywkach, dzwonimy po ojca i matkę i koniec balu, panno Lalu. Powrót do domu. Nie oddalamy się też zbytnio, nie rozmawiamy z nieznanymi osobami, nie wchodzimy do lasu. Korzystamy z biwaku i świetnie się bawimy. A teraz możecie się rozbijać. Milena weszła do niewielkiej drewnianej ubikacji. Było już późno. Zegarek wskazywał 22:40. Chciało jej się siku i liczyła, że jeśli zrobi to teraz, uda jej się przespać całą noc bez wstawania. Ten cały wychodek był oddalony nieco od obozowiska. Spuściła wodę, chwyciła telefon z włączoną latarką i wyszła z ubikacji. Cisza. Wszechogarniająca cisza. Problemem było jednak to, że nie miała gdzie umyć rąk. Zero umywalek, tylko pod natryskami, które teraz były zamknięte. Dobrze, że w plecaku ma żel antybakteryjny. Jak tylko wróci... Buh. A co to nasz króliczek jeszcze nie śpi? Ola, Julia i Magda pojawiły się niczym duchy, wychodząc z ubikacji. Sranko pocisnęło? Może już sra ze strachu od tych kryminalnych bajek? No, przyznaj, czego tam dziś słuchałaś? Znowu Marcinka z kryminatorium, czy jakieś te twoje posrane creepypasty o duchach? A może ją to podnieca? Może brandzluje się do tych historyjek? Tak? Tak robisz, świrusko? Targasz pieroga? Nie! Zostawcie mnie! No co ty, Milenka, nie drżej mordy, rozumiesz? A może do łazienki też poszłaś pomęczyć Krystynę, co? Aj, Milena, ale z ciebie niezła pojebuska. Aż tak to lubisz? Nagle Ola z całej siły chwyciła Milenę za krok, zaciskając swoje palce. Dziewczyna syknęła z bólu, jednocześnie powstrzymując się od krzyku. Sama nie wiedziała dlaczego. Może właśnie powinna głośno krzyknąć? Obudzić pozostałych. Dać znać, że coś się właśnie dzieje. Powinna, ale nie mogła. No co jest? Myślałam, że tak lubisz. Zostaw mnie! Może źle to robię, co? Może powinnam bardziej zakręcić? Ból był nie do zniesienia. Milena opadła na kolana, czując jak fala ciepła unosi się aż do podbrzusza. Ale byłoby zbyt pięknie, gdyby jej oprawczynie na tym poprzestały. Nie widziała, która. Poczuła tylko silne uderzenie prosto w tyłek, z tak zwanego czuba. Łzy same napłynęły jej do oczu. Gol! Kto wypina, tego wina. Dobra, spadamy. Miłych koszmarów, debilko. Po tych słowach Ola kopnęła butem stertę piachu, która wpadła prosto na twarz i włosy Mileny. Tak właśnie zakończyło się wyjście do toalety. Milena wróciła do swojego namiotu, zanosząc się płaczem i powstrzymując chęć wycia. Spojrzała na ekran swojego telefonu. Mama. Tak bardzo chciałaby teraz do niej zadzwonić. Tak bardzo chciałaby do niej napisać: przyjedź, zabierz mnie stąd. Ale nie mogła. Nie wiedziała czemu. Po prostu nie chciała robić z siebie ofiary.
pokazać, że jest słaba. Wtedy cała szkoła śmiałaby się z niej i wyzywała od najgorszych. Musi to znieść. Musi. I w tym momencie przypomniała sobie o odcinku, którego słuchała w drodze na obóz. Bogus. Demon. Patron prześladowanych i gnębionych. Nie wierzyła w to. Nie wierzyła, że coś takiego istnieje. Ale była to deska ratunku, z której musiała skorzystać. Zamknęła oczy. Błagam. Modlitwa do Bogusa, mojego patrona, obrońcy prześladowanych i gnębionych. Naprawdę mam już dość. Jestem na granicy wytrzymałości. Nie mogę już tego dłużej znieść. Julia Dębek, Ola Baranowska i Magda Skoczek. To one są odpowiedzialne za moje krzywdy. To one są przyczyną tego, że nie chce mi się żyć. Błagam, pomóż mi. Zabierz je ode mnie. Zabierz. Niech wreszcie dadzą mi święty spokój. Błagam. Zabierz je. Poczuła, jak ogarnia ją fala spokoju. Emocje zeszły. Otworzyła oczy i zamarła. Przed sobą dostrzegła twarz tego mężczyzny. Szeroki uśmiech, ostre jak brzytwa zęby i ziejące pustką oczy. Czarna i przerażająca otchłań. Już otworzyła usta, by krzyknąć. Lecz w tym momencie straciła przytomność. Co jest, kurwa? Julka, Magda, to wy? To nie jest śmieszne, ja chcę spać. Pieprzone idiotki. Uspokójcie się, bo zaraz wyjdę i nakopię wam do dupy. Suwak namiotu Oli rozsunął się do końca. Macie wpierdol. Ola na czworaka podeszła do wejścia namiotu i wystawiła głowę. Jej oczom ukazały się tylko inne namioty i bezkresna czerń. Idiotki. Dziewczyna wróciła do swojego namiotu i zasunęła suwak. Odwróciła się w stronę materaca i poczuła, jak serce staje jej w gardle. Nie zdążyła krzyknąć. To coś chwyciło ją za usta. Wrzeszczała, ale nikt jej nie słyszał. Natomiast on uśmiechał się szeroko, szczerząc swoje paskudne zęby. Po chwili poczuła, jak coś zimnego i ostrego wbija się w jej brzuch. Kilka szybkich ruchów, a potem... Magda? Magda, śpisz? Magda otworzyła oczy. Przez chwilę nasłuchiwała, zastanawiając się, czy faktycznie słyszała swoje imię, czy był to tylko i wyłącznie sen. Magda, śpisz? To była Julia. Czego mogła chcieć o tej porze? Julka, co jest? Wydaje mi się, że coś słyszałam u Olki. Co? O co ci chodzi? Wydaje mi się, że coś słyszałam w namiocie u Olki. Kurczę, boję się, ale chyba ktoś u niej jest. Co? Co ty wygadujesz? Jak to ktoś u niej jest? Wydawało mi się, że słyszę jej stłumiony krzyk. Jakby ktoś zatykał jej usta. Szarpała się. Magda, naprawdę się boję. Chyba powinnyśmy to sprawdzić. Czekaj. Magda wygrzebała się ze śpiwora i podeszła do suwaka. Chwyciła go i pociągnęła z całej siły do góry.
Julka, ale ostrzegam cię, jeśli robisz sobie... Nie dokończyła. Ogromna siła wepchnęła ją z powrotem do namiotu. Nie zdążyła zorientować się, co tak naprawdę się wydarzyło. Otworzyła oczy zaskoczona i wtedy dostrzegła to tuż nad sobą. To coś unosiło się nad nią niczym zjawa. Duch o szerokim uśmiechu i czarnych dziurach zamiast oczu. Magda poczuła, jak fala ciepłego moczu zalewa jej nogawki. Była sparaliżowana. Nie była w stanie złapać oddechu. Gra skończona. Po tych słowach demon otworzył szeroko swoją paszczę, wgryzając się w jej usta. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Julia poderwała się, przecierając zaspane oczy. Z początku myślała, że to tylko sen. Kolejnym skojarzeniem była Milena. Pewnie słucha tego pieprzonego podcastu. Dopiero po kilku sekundach, kiedy umysł nieco oprzytomniał, uświadomiła sobie, że dźwięk dochodzi z jej komórki. Sięgnęła po nią i spojrzała na ekran. Kryminatorium. Co jest? Przecież ja tego gówna nie słucham. Julka wyłączyła aplikację, zablokowała telefon, odłożyła go na kosmetyczkę i położyła się na poduszce. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Co jest do chuja? Zerwała się do pozycji siedzącej. Natychmiast spojrzała na telefon, lecz ten był zablokowany. Ekran wyciemniony. Dobra, chyba zaczyna mi odbijać. Połóż się i śpi. Nie rób z siebie idiotki. Julka po raz kolejny opadła na poduszkę. Przez chwilę wpatrywała się w materiałowy sufit namiotu. Cisza. Jedynym dźwiękiem było tylko ciche śpiewanie świerszczy. Powieki zaczęły opadać. Stopniowo. Powoli. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Otworzyła szeroko oczy, czując, jak po jej plecach przechodzi dreszcz. Odwróciła się w stronę telefonu. Skulona postać o szerokim uśmiechu kucała tuż przy jej materacu. Trzymała w dłoni jej telefon, na którym dostrzegła zdjęcie Mileny. Kryminatorium. Nie zdążyła krzyknąć. To coś rzuciło się na nią, pochłaniając ją w kompletnej nicości i ciemności. Milena czuła dziwny dreszcz. Poranek był chłodny i musiało trochę popadać. Co za pogoda. Najchętniej w ogóle nie wychodziłaby z namiotu. Kogo nie ma? Brakuje mi tu trzech osób. Krzyknęła nauczycielka biologii. Milena szybko rozejrzała się dookoła, przypatrując stojącym na zbiórce osobom. Natychmiast dostrzegła, kogo brakuje. Oli, Julki i Magdy, Sorko! Krzyknęła jedna ze stojących dziewczyn. No tak, jakżeby inaczej. Dobra, idźcie na śniadanie, może nasze królewny śpią jak zabite. Milena wraz z grupą ruszyła w kierunku niewielkiej restauracji, w której miało być serwowane śniadanie. Rozkoszowała się ciszą tej mazurskiej krainy. Ciszą, która po chwili została przerwana ostrym, panicznym krzykiem nauczycielki. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. W dzisiejszym odcinku powracamy do tajemniczego demona Bogusa, patrona osób prześladowanych.
Wzmianki na jego temat pojawiały się już wielokrotnie, a tajemnicze morderstwa, gdzie z ust podejrzanych o popełnienie zbrodni pada imię Bogus, powracają jak bumerang. Nie inaczej było w lipcu 2019 roku, podczas letniego obozu młodzieży z grudziąckiego technikum. Janina Kowalczyk, nauczycielka biologii, zaniepokojona nieobecnością trzech uczennic, postanowiła sprawdzić, czy przypadkiem nie zaspały na zbiórkę. Odsłaniając ich namioty, dokonała makabrycznego odkrycia. Wszystkie trzy dziewczyny zostały zamordowane. Julia Dębek, Ola Baranowska i Magda Skoczek. Zostały brutalnie zamordowane, a ich ciała okaleczone. Sprawca pozbył się gałek ocznych oraz rozciął usta, tworząc tzw. uśmiech Glasgow. Podejrzenie szybko padło na Milenę Wilczyńską, która według relacji pozostałych uczniów była przez zamordowaną trójkę prześladowana. Policja, która dotarła na miejsce, nie zabezpieczyła śladów osób trzecich. W namiotach ofiar znaleziono liczne ślady należące do Mileny Wilczyńskiej. Były to odciski palców, ślady krwi, a także włosy. Milena od początku zaprzeczała i nie przyznawała się do zarzuconego jej czynu. Lecz to właśnie w jej namiocie policjanci odkryli duży, pokryty zaschniętą krwią, nóż. W późniejszych badaniach został potwierdzony on jako narzędzie zbrodni, a jedyne odciski palców, jakie udało się zdjąć z rękojeści, należały właśnie do Mileny Wilczyńskiej. Nastolatka uparcie twierdziła, że nie miała z tą zbrodnią nic wspólnego, a całą noc przespała w swoim namiocie. Niestety, dowody okazały się jednoznaczne. Liczne zeznania kolegów i koleżanek, z których wynikało, że Milena nie lubiła ofiar i była przez nie dręczona, pozwoliły wysnuć przypuszczenie, jakoby motywem zbrodni miała być zemsta za wyrządzone krzywdy. Lekarze, którzy badali nastolatkę, przyznali, że cierpi na liczne fobie, zaburzenia psychiczne, stany lękowe i depresyjne. Mogły wynikać z wielomiesięcznej przemocy psychicznej ze strony rówieśniczek. Mimo że sąd uznał Milenę Wilczyńską za winną popełnionych zbrodni i skierował na leczenie w zamkniętym ośrodku, to oskarżona do samego końca twierdziła, że nie zamordowała tych dziewczyn. Najciekawszym elementem całego procesu Mileny Wilczyńskiej są jej wyjaśnienia. Dziewczyna przyznała, że po kolejnym ataku tego dnia przypomniała sobie o historii związanej z Bogusem, demonem i patronem osób prześladowanych. Wyznała, że zamknięta w swoim namiocie modliła się do niego i prosiła o pomoc. Chciała, aby dziewczyny w końcu dały jej spokój. Podczas rozmowy z lekarzem powiedziała, że w trakcie tych modlitw zobaczyła demona w swoich myślach. Opisała go jako dziwną postać, najprawdopodobniej mężczyznę o wąskiej szyi, szerokiej głowie, szerokim uśmiechu i ostrych niczym u rekina zębach. Wspominała też, że demon nie miał oczu. Milena Wilczyńska została nawet poproszona o namalowanie portretu Bogusa, który wyciekł do internetu i szybko stał się tłem różnego rodzaju legend i strasznych opowieści. Czy możliwe jest, aby za te zbrodnie popełnione na przestrzeni kilkudziesięciu lat faktycznie odpowiadał wspomniany przez skazanych demon? A może jest to tylko wymówka lub podświadome przekonanie skazanych z zaburzeniami psychicznymi, że morderstwa popełnia patron prześladowanych? Na ten moment akta tajemnicy Bogusa pozostają otwarte. To była tylko fikcyjna, straszna historia. Jednak problem przemocy w szkole jest prawdziwy. Wyzwiska: przemoc fizyczna i psychiczna. 10% nastolatków na całym świecie tego doświadcza. A o ilu przypadkach nawet nie wiemy. Nie bądź obojętny wobec przemocy w szkole. Jeśli widzisz coś niepokojącego, jesteś świadkiem przemocy, zgłoś to swoim wychowawcom lub pedagogom, którzy podejmą odpowiednie kroki. Jeśli jesteś ofiarą przemocy, nie bój się prosić o pomoc. Nie jesteś z tym problemem sam. Nie bój się o tym mówić. Możesz także poszukać pomocy w internecie. Strony internetowe, telefony zaufania,
telefony pomocy dzieciom. Mnóstwo osób i instytucji oferuje pomoc ofiarom przemocy w szkole. Ale musisz zrobić ten pierwszy krok, aby tę pomoc otrzymać. Pamiętaj, nie jesteś sam. Stop przemocy w szkole. Film powstał przy wsparciu naszych patronów. Dziękuję wam za to, że jesteście. Czytali Marcin Myszka z podcastu Kryminatorium i Jakub Rutka